Szczęść Boże, ja staram się unikać tak zwanego szafarza. Dla mnie to kpina ze strony kościoła, że osoba świecka miała takie uprawnienia. Pozdrawiam, upoważnienia, pozdrawiam. Pozdrawiam jeszcze z lotniska z Hiszpanii, lecimy do Polski. Teraz tak, nie jest to kpina z kościoła rzymskokatolickiego, tylko jest to zapotrzebowanie, uwaga, na szafarze nadzwyczajnych, kiedy? W nadzwyczajnych okolicznościach. Czyli w nadzwyczajnych okolicznościach, gdzie są miejsca na świecie, gdzie już brakuje księży. Czyli księża są lata, mają 70-80 lat, są starsi i naprawdę dla nich jest ciężko podnąć takiemu 80-latkowi, a są takie parafie. Był ksiądz Rafał teraz w takiej parafii w Portugalii, gdzie jest ksiądz, który ma 80 lat i bardzo niesprawny. No i teraz w tym momencie, w którym gość ma 80 lat, czyli ten ksiądz, jest jeden na parafii, jest 300 osób i nie da rady podnieść ręki, bo po prostu ze starości nie da rady, to w tym momencie szafarz nadzwyczajny, w nadzwyczajnych okolicznościach, w momencie, w którym ten ksiądz jest starszy i naprawdę nie da rady, udziela Komunii Świętej. Ten szafarz jest przygotowany, przeszkolony, ten szafarz jest w Albi i ten szafarz udziela Komunii Świętej, bo ma takie prawo. I nie jest to kpina, tylko jest to zapotrzebowanie po to, żeby ta Komunia Święta była udzielona. Dwa, szafarz nadzwyczajny Komunię Świętą nosi do chorych też. Więc w tym momencie, w którym chory nie dostałby Komunii Świętej, bo ten ksiądz nie da rady już funkcjonować, czyli pojechać samochodem, albo nie da rady przejść się, no to ten chory, będąc w domu, który leży, by nie przyjął Komunii Świętej. Więc w nadzwyczajnej okoliczności ten szafarz, on nie konsekruje, bo nie ma takiego prawa i nie ma takiej mocy, tak? Natomiast tę Komunię Świętą może rozdać, więc to nie jest kpina, tylko jest to zapotrzebowanie ludzi i pragnienie karmienia się ciałem Jezusa Chrystusa. Rzeczywiście na Światowych Dniach Młodzieży, na mszach, na których byliśmy, czy na rozpoczęcie i na zakończenie, już idę, na rozpoczęcie i zakończenie udzieli Komunii Świętcy. Dla mnie też jest to bardzo trudne i niezrozumiałe. Pragnąłbym udzielać Komunii Świętej, ale nie było mi dane, więc to wszystko zgłosiliśmy i się modlimy. Moja propozycja też przy tym wideo, módlmy się, żeby w Polsce nigdy nie zabrakło księży, diakonów, tych, którzy mogą posługiwać i szafować sakramentami.